Dzień dobry. Jestem Ludwik Siadak, a to jest mój codzienny vlog Trenerskie Życie w Obrazkach, na którym rozmawiam o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych, scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy o narzekaniu, o tym, dlaczego ja jestem misiem o zbyt małym rozumku, żeby ogarnąć to, po co ludzie stoją w kolejce i narzekają. Gdybym stanęła w tej kolejce obok, to byłabym dużo szybciej w domu. Jeżeli to nie jest zachowanie proaktywne, jeżeli to nie jest zachowanie, które ma przynieść jakiś faktyczny rezultat, czyli nie wychodzimy z jakąś inicjatywą, tylko po prostu zdajemy sobie sprawę, czy artykułujemy to, że jest źle. W tym odcinku napomknąłem również o tym mięśniu kreatywności, który ćwiczony wystarczająco intensywnie pozwala nam na to, żebyśmy mówili przez dowolną ilość czasu de facto. Kiedy w tym roku mówiłem o budowaniu wizerunku eksperta w ramach konferencji Polcaster, mówiłem o tym, że bardzo trudno jest mi przeprowadzić taką prelekcję w ograniczonym czasie tych 18 minut, bo mieliśmy tam czas wyznaczony bardzo podobny do tego, co jest na TEDzie. Jeżeli nie znasz, to bardzo proszę, wyłącz tego vloga, przejdź na stronę ted.com. Tam masz po prostu niesamowitych ludzi, którzy dzielą się swoimi ideami, swoimi pomysłami, swoją wiadomością, którą chcą przekazać światu w bardzo krótkich przemowach, nie chcę użyć słowa speechach, ale przemowach, prelekcjach, takich krótkich audycjach publicznie publikowanych. Ach, to jest troszkę masło maślane. Wiesz, o co chodzi. TED.com. Dużo większa wartość niż ten blog. A jeśli znasz TEDa, to Tony Robbins, który się wypowiadał tam lata temu, on wyskoczył na scenę i powiedział słowa, które bardzo mocno ze mną rezonują, czyli dzień dobry, jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę tutaj być i jednocześnie jest to dla mnie ogromne wyzwanie, dlatego że z reguły prowadzę szkolenia, które mają tam po 50 godzin, a ja tutaj mam 18 minut po to, żeby z Wami porozmawiać. I ja mam dokładnie tak samo. Moje szkolenia, które ja prowadzę, z reguły trwają 40 godzin, bo to jest pełne 5 dni szkoleniowych, podczas których mam całą tą wiedzę przekazać. I z reguły w warsztacie trenera musi znaleźć się taka umiejętność, aby bardzo mocno dostosowywać czas. Czyli jeżeli jest grupa, która jest sprawna, która jest już wyszkolona w jakimś zakresie, która już ma pewne swoje doświadczenia, to musimy umieć tak skomasować tą wiedzę, żeby narzucić takie tempo przetwarzania kolejnych tematów, kolejnych materiałów, kolejnych porcji wiedzy, żeby nikt w tej grupie się nie nudził. Jednocześnie, jeżeli grupa dopiero poznaje ten temat, no to musimy przeprowadzić całe to szkolenie. Może nie powoli, ale spokojnie, w takim rytmie, który spowoduje, że nikt się nie pogubi, że nikt nie będzie miał jakichś problemów, że rany, gdzie my jesteśmy, jeszcze przeskoczyliśmy jakieś trzy tematy. Clue zawodu trenera to jest to, żeby umieć to wypośrodkować, żeby umieć przeczytać całą salę, znaleźć odpowiednie jednostki, które są najwyżej, jeśli chodzi o potrzebę tempa, i jednostki, które są najwyżej, jeśli chodzi o potrzebę spokoju w przeprowadzaniu czy w czasie trwania tego szkolenia. To są bardzo różne aspekty, ale niezależnie od tego, czym się zajmujesz w życiu, czy jesteś trenerem, czy jesteś konsultantem, czy jesteś ekspertem, czy jesteś specjalistą, czy jesteś twórcą, czy jesteś wydawcą gazety, czy jesteś hydraulikiem, czy jesteś po prostu regularnym sprzedawcą, zawsze jesteś sprzedawcą. Mówiliśmy już o tym w odcinku Wszystko jest w sprzedaży. Ja naprawdę gorąco wierzę, że każda rzecz, którą chcemy w życiu osiągnąć, to jest nic innego. Komunikacja to jest sprzedaż, bo ja mam swoją treść, tutaj są Twoje uszy, tutaj jest zmysł, którymi odbierasz te moje treści i teraz ja chcę przeprowadzić tą komunikację w taki sposób, pozbywając się szumu, żebyś dobrze zrozumiał, żebyś dobrze zrozumiała tą moją treść, ale jednocześnie, żeby ta treść była odebrana przez Ciebie w taki sposób, że Ty powiesz, hej, ja to kupuję. I teraz niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o transakcji finansowej, czy mówimy tutaj o transakcji tego, że ja jestem Cię w stanie nakłonić, żebyś dołączyła do mojej sekty, żebyś była w stanie zainwestować w mój produkt, albo żebyś po prostu chciał pójść ze mną na to spotkanie. W moim odczuciu wszystko jest sprzedażą i teraz w momencie, kiedy sprzedajemy, bardzo często pojawia się taki temat elevator pitch, czyli w momencie, kiedy wsiadamy z kimś do windy, z kimś, kto ma bardzo dużo władzy, bardzo dużo zasobów, które są nam potrzebne po to, żebyśmy byli w stanie nasz produkt, naszą usługę rozwijać na rynku. Jeżeli chcemy taką osobę zarazić, jeżeli chcemy takiej osobie coś sprzedać, to musimy umieć nas samych, nasz produkt, naszą usługę przedstawić w czasie, kiedy winda jedzie przez te ileś tam pięter do biura osoby, z którą jedziemy. Elevator pitch, czyli właśnie taka przemowa windowa, powinna trwać 60, 90, 120 sekund, to są różne szkoły. Musimy umieć bardzo mocno komasować, koncentrować to, co chcemy powiedzieć. I to jest fantastyczne ćwiczenie. W momencie, kiedy wyłączysz tego vloga,
będziesz naprawdę chciała zrobić coś pozytywnego, coś dobrego ze swoim biznesem, ze swoją działalnością, ze swoją przyszłością, gorąco sugeruję Ci, wyłącz to, stań przed lustrem i zadaj sobie pytanie, czym ja się zajmuję w życiu? I to jest bardzo ważne, żeby umieć to zdefiniować. Dlatego, że jeżeli my sami przed sobą, przed lustrem, przed tym gościem, przed tą dziewczyną, którą fantastycznie znamy, jak własną kieszeń de facto, nie umiemy własnymi słowami opowiedzieć, czym my się zajmujemy i co my mamy do zaoferowania szerokiej publiczności, no to w jaki sposób możemy to prosto do celu opowiedzieć człowiekowi, który ma faktycznie narzędzia do tego, żeby nam to umożliwić. I to jest ćwiczenie numer jeden. Spróbuj przygotować elevator pitch dla siebie. Ponieważ coś w życiu Cię pasjonuje, czymś się zajmujesz, oglądasz tego vloga, dlatego że interesuje Cię komunikacja, interesuje Cię poprawianie swoich umiejętności interpersonalnych, interesuje Cię przejęcie władzy nad światem. Żeby przejąć władzę nad światem, musisz umieć sprzedać siebie, musisz umieć sprzedać swój produkt, musisz umieć sprzedać swoją usługę. Żeby to zrobić, musisz spotykać się z ludźmi, którzy mają do tego narzędzie, którzy mają zasoby, z których będziesz mógł, czy też mogła skorzystać, żeby tą sprzedaż właśnie rozbujać. Ale ta osoba ma mało czasu. Czas, jak powtarza Aleks Warszewski, jest jedyną rzeczą w życiu, której nie możemy dostać na kredyt. W związku z czym musimy umieć go skutecznie wykorzystać. Zastanów się, spróbuj, przetestuj. Jeżeli chcesz, otwieram dla Ciebie swoją skrzynkę mailową. Jeżeli wyślesz maila na adres ludwikcema@pasiadlak.email z tematem elevator pitch, to ja z przyjemnością Twojego elevator pitch wysłucham. Jeżeli będziesz potrzebować konsultacji, w kilku zdaniach jestem w stanie skomentować to, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie w moim odczuciu, czy ja to kupuję, czy mi nie udałoby się to sprzedać. Jeśli coś jest do poprawy, możemy nad tym popracować. To jest challenge dla Ciebie na dziś. Dlatego, że to jest tylko jedna strona medalu, bo trzeba umieć powiedzieć wszystko w bardzo krótkich, zwięzłych słowach. Dużo trudniejszy jest mówienie przez 40 godzin bez przerwy. Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Dzięki, do zobaczenia. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jutrzejszy vlog muszę nagrać bardzo, bardzo wcześnie, dlatego, że jutro znowu będę cierpiał. Do zobaczenia. Cześć.